Telewizja Skawina. Te zawody, które tutaj się rozgrywają, są jedną z eliminacji Pucharu Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Jest takich 8 eliminacji, potem następuje finał. Najlepsi jeźdźcy, najlepsze ośrodki biorą w tym udział i organizują to już od paru lat. My w tym roku drugi raz jesteśmy zaproszeni do tego grona organizatorów Pucharu Polski. No i myślę, że raczej się nie musimy wstydzić organizacji tych zawodów. Jest to dobrze oceniane w Polsce, co do rangi, co do jakości. Wszyscy zawodnicy, którzy tu przyjeżdżają, są zadowoleni. W przyszłym roku planujemy pójść o krok wyżej, czyli podnieść o jedną gwiazdkę poziom zawodów międzynarodowych. Jesteście Państwo sponsorem dzisiejszych zawodów. Nie pierwszy raz w Facimiechu. Tak jest, no w Facimiechu jesteśmy od roku stałymi bywalcami. Jesteśmy producentem naturalnych smaczków dla koni. Produkujemy m.in. batoniki dla koni o smaku marchewkowym, malinowym, ciasteczka, chrupki. Nasz asortyment stale się poszerza, więc mam nadzieję, że niedługo pokażemy coś nowego. Jeżdżę od 4 lat tak naprawdę, nie jest za dużo. Jakieś sukcesy do tej pory oprócz dzisiejszego zwycięstwa? Nie, bo to było moje pierwsze WKKW w ogóle w życiu. Raczej nie miałam innych takich zwycięstw. Oprócz w naszej stajni też odbywały zawody, na przykład takie na Dzień Dziecka, jak wszyscy startowali ze szkółki. Nazywam się Ewelina Żołna, startowałam w klasie LL na Wałachu Emfres. Był to jego debiut w WKKW. Udało nam się zająć pierwsze miejsce w klasyfikacji towarzyskiej. Jestem bardzo zadowolona, właściciele konia również. Także myślę, że koń będzie dalej kontynuował karierę WKKW-owską. Od dawna jeździsz? No już od 7 lat. W Paczułtowicach lubię. Najpierw trenowałam na kucykach i potem dostałam konia, rodzice mi kupili. No i zaczęłam jeździć w WKKW. Już tak przez 3 lata. Jakie sukcesy do tej pory? Startowałam już 3 razy na Olimpiadzie Młodzieży. W zeszłym roku zdobyłam brązowy medal w kategorii kucy. Tydzień temu zdobyłam wicemistrzostwo Małopolski po jeżdżeniu. Też na moim kucu Venus.
Rok temu też brązowy medal w ujeżdżeniu i WKKW Mistrzostw Małopolski. Jak się dzisiaj jechało? Super. Mój konik naprawdę mi dużo pomagał na krosie. Od dawna jeździsz konno? Od 9 lat. Od 9 lat? Tak, jak miałam rok, to mama mi zaczęła sadzić na koni. Wow. Teraz masz 10 lat? Mhm. W jakim klubie trenujesz? W KJT Jaroszówka. Jakie sukcesy do tej pory? Są moje pierwsze zawody w KKW. Mhm. Jak konik twój ma na imię? Chantal. Jak się jeździ na Chantal? No, super, to jest mój drugi koń w życiu. Mhm. A dzisiaj się dobrze jechało? Bardzo. Cross mi pojechało wspaniale i ciągnęła się do przeszkód. Trasa była trudna? No, niezbyt. Więc życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że się zobaczymy kiedyś na innych zawodach. Dziękuję.